naprawdę my udajemy, to jest wszystko udawane, a to będzie doskonały vlog. Hello. Wojtek. Jak Wojtek? To jest Wojtek. Ja w internecie nie istnieje jako Wojtek. Dlatego daj mi powiedzieć. Dobra, to nie jest Wojtek. To jest Richard Haidt, tudzież HD. Rysiek w HD. Ja mówię HD, bo jest w HD. Jak patrzę na niego w HD. Rysiek jest artystą, grafikiem, autystą trochę też. Bardziej niż artystą. Fotografem, a jak dobrym fotografem, to się okaże dopiero po tym, jakie zdjęcia wykonami. No, brzydota też jest artystyczna. Turpizm to się nazywa. Dobra, to idziemy, zobaczycie skutki naszych działań może za parę dni. No, pewnie będzie to odcinek 125. Czyli to, co dokładnie powiedziałam przed chwilą? Dokładnie. Słuchajcie, kierownika planu. Robię najlepiej. Pani Dorota, kierownik planu. Piękne jak zawsze. Skończyliśmy właśnie zdjęcia. Rezultaty zobaczycie za chwilę. Albo za dłuższą chwilę. Albo nigdy. Zależy, kiedy Rysiu się ogarnie. Koniec zdjęć. Dobra, dziękuję bardzo. Dostałem paczkę! Dostałem paczkę, z Chin przyjechała. Mail time. I znaczki po chińsku, które nic nie znaczą. Moja własna deskorolka bez kółek. Dzięki, chińskie przedsiębiorstwo deskorolkowe. Mogliście trochę ładniejsze kolory dać. Sport to zdrowie. Już się skręciłem sobie nogę, więc zbyt dużo się nie pocieszę deskorolką. Znaczy pocieszę się, bo się z niej bardzo cieszę. Ale będę musiał odczekać jeszcze chwilę, żeby trochę bardziej z niej korzystać niż teraz. A więc przepraszam was od razu za to, że teraz wszystkie filmiki będą wyglądały tak. I żadna stabilizacja nic temu nie pomoże. Ale jak tylko naprawię swoją nogę, to obiecuję, że trochę pojeżdżę, może coś nawet nakręcę na tej desce. Jeszcze nie ogarnąłem dobrze tego mikrofonu. Ale dobrze, właśnie, ale dostałem dobrze. Mikrofon od tego pana. Ej, dostałeś? Pożyczyłem ci jego, chcę z powrotem. Pamiętam dobrze ideał swój.
idziemy znowu tą samą drogą. O nie. A właśnie, nie, jeżeli jest Sebastian u mnie, to znaczy, że idziemy coś zjeść. Ale wcale nie na kebab, bo nie, jest za późno. Kebab. Nie, kebaby są z passé. Nie, passé. Tak. Teraz idziemy żywić się nie turecką, nie europejską, nie azjatycką kuchnią. Nawet. Nie. Ale zza Wielkiego Oceanu. Afrykańską. Amerykańską. Prawdziwą. Południowoamerykańską? Nie. Północną. Północną. Północna Ameryka. Południowa będzie następnym razem. Co jest charakterystycznego dla kuchni kanadyjskiej? Właśnie nie jestem pewien. Są knajpy kanadyjskie. Podobno są łosie. Łosie? Łosie. Dzikie łosie. Dzikie łosie. Dzikie łosie. Dostajesz je przyprawione takimi czerwonymi czapeczkami tych policjantów ichniejszych. A rozumiem, dobrze. Doskonale. To ja się bardzo cieszę. To jest super kuchnia. Tak. I wszystko podane jest na futrze niedźwiedzia. Doskonale. To ja jestem bardzo, ja bardzo chciałbym sprawdzić taką kuchnię właśnie, kanadyjską. Właśnie o 23:00. No, ale to nie dziś. Idziemy zjeść prawdziwego amerykańskiego hamburgera do najlepszej amerykańskiej restauracji. Dlatego to złote łuki świecą się na całym świecie. Dzisiaj 23:15. Znaleźliśmy przerwę w czasoprzestrzeni. To jest jedna z bardziej luksusowych warszawskich restauracji. Kiedyś sam pan Wojciech Amaro tutaj był szefem kuchni. Potem troszkę zmieniono menu, natomiast nadal ten sznyt absolutnie mistrzowski pozostał w restauracji typu KFC na rogu ulic Jana Pawła II i Alei Solidarności. Zabiorę. Dziękuję bardzo. I powrót z jedzeniem do pracy. Ale czuć zioło, ojejebie. Ale czuć zioło, pa pa. Pa. Pa.